Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Demo i jest to kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. I jesteśmy właśnie tutaj w Vergen, teraz odpieramy atak Kedwyńczyków. Jak widzicie, niezła masakra tutaj jest. Musimy ogólnie dostać się teraz do, jak widzicie, kwatery Filipy. Nie mam pojęcia, jak tam się dostać, ostatnio trochę szukaliśmy tej drogi, coś mi tam nie wyszło. Ale mam nadzieję, że teraz mi się to uda. O, mamy jakiś most. Właśnie mieliśmy takim jakimś mostem, a nie. To jest to, co Rosz zeskoczył. Muszę znaleźć jakieś inne przejście. Tam jest, ale tam nie, nie przejdę. Fuck, nie mam pojęcia, jak się przedostać na drugą stronę. Naprawdę, nie wiem, prędy. Mam nadzieję, że zaraz znajdę jakąś drogę. Proponuję... On mówił, że mam iść na górę. Dojdę, otwieram. I tutaj jestem i dochodzę do punktu wyjścia. Chyba że gdzieś znajdę jakieś fajne przejście. Na przykład tam nie, tam byłem. Czekajcie, czy tutaj jest jakaś inna opcja? No jest, mogę tędy przejść na przykład. Dobra. Wow, to jest na pewno dobra opcja. Bo z tym czymś nie walczyłem ostatnio. Z tym golemem. Skąd oni takie coś wytrzasnęli w ogóle? Pewnie eksperyment Deathmolda czy coś takiego. Chociaż nie, bo to swoich zabija. On może się tym nie przejmować za bardzo. W ogóle ciekaw jestem, bo ja nie pamiętam, co się stanie, jak mi ten pasek naładuje się na dole. Co to mi się wtedy aktywuje, czy jakimś furię dostanę, czy co? Ale zobaczymy. Dobra. Tak w ogóle tego golema teraz się zreflektowałem, że bije przy użyciu złego miecza. Szybko, prawda? No, umieram. No, umarłem. Czekajcie, muszę go zacząć bić i ogólnie przejść do ofensywy z tym normalnym mieczem, bo to nie ma sensu, tak? Żebym go siekał tym stalowym jak ten ludzi. A się zastanawiałem, kurde, czemu takie małe obrażenia zadaje? Przecież powinienem dużo większe. A teraz widzę dlaczego. Chcę w ogóle na tym posiedzeniu, co teraz mam przy Skyrimie, skończyć już grę. Taki ambitny plan mam. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ej, nie! Gwen! Ale się wywaliłem. Dobra. Czy ich nie będzie dobre? Wiem, że najlepiej ogólnie golemy, jak i innych przeciwników atakować od tyłu. To nie pozostawia mi żadnych wątpliwości. Zobaczymy, jak będą obrażenia wyglądały. Dobra. Są na pewno mocniejsze i lepsze w porównaniu do tego. A Jezu, trafił mnie. W porównaniu do tego, co było ostatnio, jak go biłem ze starożek. Na pewno. Bez dwóch zdań, to jest lepiej teraz. Dobra, Quen jest naprawdę bardzo użyteczny. Ja nie wiem, jak ja mogę kiedyś grać i po prostu nie używać tego znaku. Dobra, szarża, trochę nieudana. Ale wiadomo, Golem wyjdzie raczej na siłę. W ogóle ładnie go teraz... Zobaczcie, dopadłem. Wow! Że na chwilę go jakby tak zatrzymałem i nie dałem mu możliwości w ogóle zaatakowania mnie. Nie dałem mu prawa głosu w ogóle. Dobra, nie udałem szarża znowu. Trochę teraz znowu się poobijam z tyłu. Kurde, ja mam taki mocny miecz, mam tak ulepszony, a i tak zobaczcie, że za cholerę ja sobie jakoś tutaj świetnie z nim nie radzę. Zaraz umrę. Quena mi dawać! Quena, proszę! Jakby szarże puścił, to bym był w dupie. Puść szarże. Szarża. O, pięknie. Bo po szarży można go przez długi moment bić. Wow, coś się zmieniło w nim. Miałem cię bić. Miałeś dać mi tą możliwość. Wow, tego ciosu nie znałem. Proszę, niech mi się wigor zregeneruje. Musiałbym sobie w szermierce dać, czym w szermierce? Nie wiem, w jakimś drzewku umiejętności jest możliwość przyspieszenia regeneracji wigoru w trakcie walki lub też poza walką, ale poza walką jest to mniej użyteczne. To wiele wiadomych przyczyn. Dobra, zabiłem go, on wybucha, z tego co pamiętam. A nie, znika. No, czyli robota Deathmolda, oczywista. Amety sobie pył i tak dalej. W ogóle, jak mi dam do levela? No, już ponad połowa. Świetnie. Lecimy w takim razie tą ścieżką. No, łatwo nie było. Zrobię save'a jeszcze raz sobie. W razie czego sobie go wczytam. Jakby się okazało, że teraz znowu będzie jakaś walka po przekroczeniu Shilla. Czyli kolejna walka na pewno. A nie, też uciekła. No,
Magowie to mają w zwyczaju jakoś często znikać właśnie. Deathmore w taki sam sposób też Sheila. Dobra, tego się nie spodziewałem. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Spóźniłeś się, królu. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Mów albo... Nie bądź śmieszny. I tak nie wypuścisz mnie żywego. Haha, Wiedźmin Jasnowic! Zabić go! No, zobaczymy. Okej, mam ten właściwy miecz. Wyciągaj miecz, Geralt! No. Świetnie. Dobra, tam ci będą blokować wyjścia razem z królem. Ja tych gwardzistów muszę pokonać po prostu w trybie przyspieszonym. Jednego sobie z akcji potraktuję. Dobra, no i teraz już jest łatwiej. I teraz się zajmiemy tym oczywiście. I bierzemy Quena też. Chociaż miałem Quena, ale sobie wezmę go już teraz, czemu by nie? Mogę przecież. W tym czasie całą akcję na tamtym działające. Chcę zabić koniecznie tego. O super, już się skończyło. Quen uratował mi życie. Mogę tam wejść? Mogę. Okej. Chodźcie, chodźcie. Czekam na was, gwardziści, kenwejscy. Nie! Quen! Jednak mogłem poczekać po walce z tym golemem na zdrowie. No, bo umieram. Nie! Kurde, tak blisko! Tak blisko! I bym miał już... moje zabójstwo zaliczone na tym kolesie. No już bym go zarnął, cholera, no. I bym poczekał, zanim bym poszedł do... What the fuck? Słuchajcie, gra mi skraszowało. Czekajcie, teraz będziecie mieć czarny ekran, bo cały czas gadam, ja tego nie będę wycinać później. Synchronizacja plików w gry The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition z usługą Steam Cloud nie powiodło się. Okej. Okej, zaraz się dowiem, że mi save'a wcięło, będzie pięknie po prostu i pod sam koniec gry mi się save usunie i nie skończy gry. To by było niefajne. I to bardzo niefajne. Czy mi się w ogóle wszystko nagrywa cały czas? Audacity nagrywa, dobra. Fraps nie nagrywa, to jest wiadomo czemu, bo mi się gra skraszowała przecież. Fraps nagrywa już. No i nie wiem czy nagrywa, bo mi się gra zacięła. Boże. Takie problemy, serio. Czekajcie, Fraps nie nagrywa już. I Fraps nagrywa już. Okej, okay. Możecie wiedzieć w jaki sposób właśnie teraz synchronizację robię. Dzięki temu, że teraz takie coś zrobiłem. Właśnie w taki sposób. Mówię sobie, Fraps nagrywa już. Ping i robię. To jest chyba po pokoleniu tego golema, jeśli pamiętam. Jeśli będę musiał czekać na regenerację życia. Nie! 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 Nie wierzę w to. Ja po prostu w to nie wierzę. Czekajcie, to jest niesamowite. Boże święty. Serio, stracę tyle? Nie. O! Ja już się załamałem, że będę musiał powtarzać jakieś półtorej lub dwie godziny gry. Okej, okay, jest po pokonaniu golema. O! Aż odzapnę sobie. O! Dobra. Ale się wkurwiłem już. Dobra, słuchajcie. O co chodzi? Powiem wam podczas regeneracji mojego zdrowia. Mogę medytację robić, czy oczywiście nie mogę, jak zawsze? Nie, mogę, no to sobie eliksir wypiję. Wypiję sobie eliksir, jeszcze jeśli mam jakiś na zdrowie. Czas trwania, eliksir zwiększa obrażenia zadawane mieczem. Super, to wypiję sobie. Umożliwia widzenie w całkowicie, nie, to nie jest potrzebne. Eliksir chroni, nie, to jest przed Kejranem, że nie chroni. Tak, fajnie, przed jego toksycznością, fajnie, że teraz dopiero się o tym dowiaduję. Wybaczcie. Regeneracja wigor w walce, wigor poza walką. Ale żywotność minus 30%, nie punkt w procent, to jest samobójstwo, nie będę tego brać. Regeneracja żywotności w walce plus 1 i regeneracja żywotności ogólnie też plus 1, więc sobie biorę i wypijmy te eliksiry.
Wow, koniec gry, ja dopiero zaczynam je używać. Nie, nie będę się jak raczej w to bawić. Słuchajcie, przez ten czas. A nie, przez ten czas nic nie zrobię, dlatego że. No, trochę toksyczne są. Normalny człowiek by zginął po tym, wiadomo. Nie będę wam opowiadał teraz o procesie, jak ja sobie montuję filmy, bo to nie ma sensu. To jest Wiedźmin, chciałem przez chwilę, ale jakby mi się regenerowało zdrowie. Ale tego nie zrobię z prostej przyczyny. Po prostu to by nie miało związku z grą, a po drugie, mi teraz już się odlicza czas do zakończenia eliksirów, ja wolę wykorzystać je podczas walki. Chwila oczywiście jest, ona zniknie, przemijam wszystko. Szkoda, że nie mogę i że czas mi się odlicza. Plastika scenki. Spóźniłeś. Nie, nie. Zabij go. No chodźcie tutaj, jak jesteście tacy wygadani. Zobaczymy, kto zaraz będzie prosił o litość. Okej, okay. Blokuję przejście, świetnie. Tak, tak, teraz przed królem się popisujecie, że w jego imieniu walczycie niby, tak? Dobra, ładnie, atak z wyskoku. Bym sobie wziął akcji, no właśnie. No to biorę akcji, on jeszcze blokuje przejście. Pięknie, elegancko. Ja mogę teraz sobie tylko popcorn wziąć i patrzeć, jak się naparzają. Nie, dobra, pomogę mu trochę. Powiedziałem, że pomogę. No, i pomagam. I zabijamy go. I teraz tego, co miał akcji. Save'a nie mogę, oczywiście, wiadomo. No to, igni, igni. I cię bije. Dobra, padasz? Teraz walczymy z tymi. I jeszcze z królem. No to w takim razie, no król chyba nie ma możliwości takich jak tamci, że nagle by uciekł przez jakąś dziurę do innego wymiaru czy coś, przy użyciu jakiejś magii. Więc wydaje mi się, że Henselta teraz zabijemy. Co mi się naprawdę podoba. O, króla poraziło. Wiemy, że on potrafi trochę walczyć. Jest, no, dosyć zwinny. Fajnie, król się pcha jako pierwszy. I co? Jednak skończy się na tym, że zabije króla jakiegoś. To są oczywiście moje domysły, co teraz mówię. Śmiesznie, jak to była prawda, że ja zabiję króla i potem się Geralt, znaczy będzie miał opcję, że stwierdzi, że później się Zeleto spotka oczywiście, wyjdzie, że to jest jego tam dawny kompan i wyjdzie na to, że my jesteśmy królobójcą tak jak on i się pogodzimy i będzie wszystko okej. Adrenalina szał. Pasek adrenaliny jest nawet doładowany. Wciśnij przycisk X, aby wejść w tryb szału. Na razie tego nie robię. Wezmę to podczas jakiejś... no... szczerze mówiąc, podczas jakiejś niezłej walki, na przykład ostatecznej, czy coś takiego. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to mi się zaraz nie skończy, jak tego nie użyję po prostu. Tak samo z siebie. Wątpię, żeby tak było. I mam nadzieję, że tak nie jest. Ludzie, umierajcie. Wasz król już nie żyje przecież. Kolejny już zresztą. Akcji. Szybko, ładnie, nie trafił mnie. I w takim razie igni. Nie, nie zadziałało. Akcji, przerwałem czy co? Nie mam pojęcia. No to tak, no skoro tamten się pali, no to ja szybko wezmę akcję na tego. Jeszcze mu atak przerwę, pięknie. Dobra. I co? Nie udało się. Cholera. No to Irden. Dobra, i go zabijamy. Zabijamy. Dobra. I teraz ciebie zabijemy. Chodź tutaj. Mój drogi. O, podwójny paraliż. To na pewno nie jest przyjemne. Ale pewnie bardziej przyjemne niż te ciosy, które teraz dostajesz na twarz. Dobra, zaraz go zabiję. I jeszcze raz. Dobra, pięknie, zabiję go, jest kastenka jakaś. Co się stało? Umiesz robić mieczem. W końcu znalazłem godnego przeciwnika. Wygrałeś bitwę, ale wojnę... O co chodzi? Przecież go zabiłem. Miasto jest w moich rękach. O co tu do cholery chodzi? Przecież zabiłem przed chwilą Henselta, on teraz wstał. Przecież on padł i znikł, jego truchło. Dobra, ale chyba teraz go też zabijemy. A ty jesteś w moich. Dla dobra temerskiej korony Vernon Roche nie cofa się przed niczym. Jeśli trzeba, staje się mordercą lub wymaga tego od innych. Bernard Loredo przynosił światu tylko pogardę, cierpienie. Dlatego pomogłem Roszowi, związałem się z jego ludźmi. I stanąłem przed kolejnym wyborem.
Zabić komendanta zabitej dechami faktorii to co innego niż zabić króla. Nawet jeśli obaj są mordercami i gwałcicielami. Vernon Roche, temerski kogucik w niebieskie paski. Co mi zrobisz? Wiesz, co cię czeka. Nie zabijecie mnie. Nie odważycie się. Jestem królem Kedwen, a niedługo i Dolnej Marchii. Beze mnie północ nie przetrwa. Zwyciężyłem! Wiecie, dlaczego tak się śpieszyłem z bitwą? Wiecie? Musiałem zdążyć przed Lochmuin. Gra na czas. Załatwmy go. Czekaj. Mów, królu. Co się wydarzy w Lochmuin? Nowy porządek świata. Nowe granice. Wszystko się zmieni. Będą tam wszyscy władcy północy, królowie i książęta. Znacie to stare powiedzenie. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Czarodzieje zostali zaproszeni? To ich pomysł. Chcą wskrzesić Radę i Kapitułę. Chcą odzyskać swoje prawa i przywileje. Miejsce w społeczeństwie, to bzdury jakieś. Wykiwałem ich wszystkich. To ja będę dyktował traktaty. Ja pokażę, gdzie jest ich miejsce. Kazałeś zabić moich ludzi. Oczywiście. A co wy robicie ze szpiegami w Temerii? Rozdajecie im nagrody? Nikt z powieszonych nie należał do spisku. Tylko ja! Znasz takie powiedzenie? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Twoje łotrostwo sięga chmur. Co nazywasz łotrostwem? To, że dzięki mnie Kedwen jest silniejsze niż kiedykolwiek przedtem? Jesteś głupi. Jestem ostatnim władcą północy, z którym Nilfgaard musi się liczyć i będzie się liczył. Wiedźminie, przemów mu do rozsądku. Chyba stajemy teraz właśnie... mamy wybór. Musimy albo darować mu życie, co będzie miało no niezbyt fajne skutki raczej dla Rosza. Znaczy, on na pewno nie będzie zadowolony z tej decyzji, powiem, ale... Jeśli pozwolimy Roszowi go zabić, to może sytuacja polityczna naprawdę ucierpi. Z drugiej strony, jak zostawimy Vergen tutaj, no... i nie pozwolimy, nie puścimy płazem tego królowi, no to jeśli... no to wtedy Zoltan na pewno nam podziękuje za to, no, że zostawimy jednak wolne to miasto. Cholera, bardzo ciężka decyzja. Weźmy może opcję zgwałciłeś Wes, bo to nie jest raczej żaden wybór. Mordowanie i gwałcenie. I zaraz się zastanowię jeszcze. Do królewskich cnót nowego porządku? Każda dziewka marzy, żeby wychędożył ją król. A Wes? Oskarżyła ci się? A myślałem, że jej się podobało, bo piszczała jak nienaoliwiona ośka. Dobra. Wielkie ryzyko. Jest twój Rosz. Zobaczymy, jakie będzie miało to konsekwencje. Ja mu pozwalam. Zostawiam was samych. Nienaoliwiona ośka. Śmieszne. Bardzo śmieszne. Nie ośmielicie się. Pora kogoś zabić. Jestem Henselt z Ard Caraig. Ostatni z rodu jednorożca. Nie będę przed tobą skomlał. Spójrz mi w oczy. No, dalej. Mści się! Pchła! Pogryzła lwa! Zobaczymy, jakie to będzie miało skutki, to nasza decyzja. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy. Zresztą raczej nikt się nie domyśli, że to my zrobiliśmy, ponieważ tam było zamieszanie podczas walki o miasto i każdy mógł króla zabić, więc wątpię, że obarczą nas generalnie tutaj winą za to, za tą zbrodnię, tylko za ten zamach. My wiemy o tym, co się tu wydarzyło. My i Henselt. Zapomnijmy o tym. Ja już zapomniałem. Sheila teleportowała się do Lochmuin. Gdzie Sheila? Tam i Leto. Mordercy ciągną na pokojowe obrady. Nie może nas tam zabraknąć.
Sheila de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicza nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Locmuin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Locmuin, mistrzu Jaskrze? Cóż, wasz sługa i kronikarz musiał uchodzić z Doliny Pontaru. Swe bohaterskie wystąpienie przeciwko królowi Henseltowi mógł bowiem przypłacić życiem. A grzechem wobec sztuki byłoby dać się pokornie życia pozbawić i pozwolić relacji tych niezwykłych wydarzeń zginąć na zawsze. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Locmuin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. Hej, zobaczymy, co się będzie działo. Czyżbyśmy już dotarli do ostatniej lokacji w grze i czyżbyśmy rozpoczęli właśnie trzeci akt, posłał dokładnie. Posłał Dawida. Był? Tak jest. I co powiedział? Temeria się nie utrzyma. Królestwo zostanie podzielone. Szlachta w niezgodzie, konetabl Natalis traci grunt pod nogami. Stary wierny Natalis dostanie kopa w żyć? To było do przewidzenia. Byli o krok od dogadania się, ale bez córki Foltesta nic z tego nie wyszło. No właśnie. Kwatera gotowa? Mamy mały problem. Zobaczmy, o co chodzi. Zaraz, tu nie ma drzwi. Nie możemy jej zamknąć w celi bez drzwi. Wiem, durniu. Odsuń się. Wujek Detmold wyczaruje ci malutki domeczek. Versailles Aneimo. Nie oddamy cię temu wstrętnemu Natalisowi. Uprzątnijcie tu trochę. Jesteśmy w Locmuin, a nie w chlewie. Pieprzysz, Geralt. Marszałek Graupenek to był wredny fiut, ale to były też inne czasy. Kazał wymordować wszystkie elfy w Locmuin. Jorwed i mu podobni wycierają sobie tym gęby od lat. Podczas wojny podejmuje się różne decyzje. Po prostu. Graupenek miał z pewnością straszne wyrzuty sumienia. Znowu pieprzysz. Powiedziałem, że to fiut. Bronisz and Seed? Też mają krew na rękach. Wrany odeszły, musieliśmy ratować źródło mocy. Zachowaliśmy miasto pomnik. Elfie pierdolenie. W pobliskich jaskiniach znaleziono setki jaszczurzych kości, ze śladami po mieczach. Zresztą, myśl sobie co chcesz. Mnie interesują tylko obecni mieszkańcy tego miasta. Czemu mi się wydaje, że zrobisz coś bardzo głupiego, kiedy tam dotrzemy? Przede wszystkim znajdę tam lek na moje cierpienie. Detmold był tylko narzędziem w ręku Henselta. Detmold to parszywy morderca, a Henselt był królem. Zabiłem go. Do końca nie wierzył, że się odważę. Ja też nie. Nie rozmawiajmy o tym nigdy więcej. Nie mam pojęcia, czy zdołam wymazać tamte obrazy z pamięci. Pamiętaj tylko, zemsta na Detmoldzie niczego nie zmieni. Zmieni. Duchy moich ludzi wypiją moje zdrowie. Raczej Rosza w tej kwestii nie przekonamy. To było coś więcej niż wojsko. Sam oj! Szkoliłem ich. Ja zajmijmy się tymi harpiami. Musimy udać się, jak widzicie, pod bramę Locmuin. Właśnie mi się wydaje, że to naprawdę będzie... O, jeszcze tam jest harpia. Naprawdę to, że będzie chyba jedna z ostatnich lokacji, skoro to jest akt trzeci. Nie wiem, może jest akt czwarty, tak mi się... Nie wiem naprawdę, co mam myśleć o tym, bo... Mówię, nie przychodziłem nigdy Wiedźminie, to jest moje pierwsze przejście gry.
Może jeszcze być dużo aktów, ale tak patrząc na sprawy jak się mają, to chyba już jest ostatni. Gameplay, znaczy rozgrywka, fabuła naprawdę zmierza ostro ku końcowi. W ogóle cały czas mogę X nacisnąć, ale to mnie kusi, ale nie zrobię tego. Wykorzystam to na jakąś niezłą walkę. Na jakąś epicką walkę z jakimś bossem. No na końcu jest gry coś, powinno być może walka z Leto. Najprawdopodobniej, może się z nim pogodzimy. Zobaczymy. Ciekaw jestem jak to się wszystko zakończy. Pewnie będę miał wybór jakiś. Tak samo jak z Henseltem. Wow. O, Erynia to się nazywa. To mocniejsza harpia. Jeśli tak ten X się tak świeci, to bardziej się podświetla, żeby mi przypomnieć o tym, że istnieje. W ogóle nie będę już zbierać przedmiotów z tych harpii, już sobie naprawdę daruję. No, to nie będzie miało sensu. Robię save'a. Aha, nie mogę. To znaczy, że znowu mi wyskoczył. To się pospiesz, Rosz. Zawsze ty zamulasz. Spojrzałem, czy tam mi zaraz coś znowu nie wyskoczy. No, harpio. Świetnie. No i wyskoczyły, ale tam nic nie było. Więc się spawnuję po prostu. Dobra. Pięknie. Lecimy dalej. No, Lockmuin. Ciekawe co, wiecie co, najbardziej mnie ciekawi. Najbardziej mnie ciekawi sprawa... Wow, Striss. Jak to będzie, kurde? No, zobaczymy. Rycerze zakonni. Zakonu Płonącej Róży spodziewałbym się wszędzie, tylko nie tutaj. Po utracie wpływów w Temerii związali się z Radovidem. Lepiej, żebyś nie pokazywał im się na oczy. Z tymi dewotami nigdy nic nie wiadomo. W dodatku wystąpiła między nami pewna różnica zdań. Mogą mieć do mnie pretensje. W takim razie wytłumaczę im, że twoja obecność w Lockmuin jest niezbędna. I co dalej? Czego spodziewać się w mieście? Osobnych obozów, stref buforowych i częstych patroli. Tak to powinno być zorganizowane. Rozumiem, że masz doświadczenie. Podpisanie traktatu pokojowego w Cintrze przebiegło spokojnie. Jeśli nie liczyć ryków Henselta i całonocnej libacji ochotniczego hufu Mahakamskiego. Gawieć była zachwycona defiladą. Tylko nikt kurwa nie wie, że ja i mnie podobni siedzieliśmy tydzień nad planem miasta i głowiliśmy się, jak tych koronowanych idiotów porozdzielać. Bo a nuż któryś zechce mścić dawne krzywdy. Liczę, że tu będzie podobnie. Czarodzieje chcą królewskiego złota. Dopilnują, żeby do czasu nieuniknionej awantury o Dolinę Pontaru nie ubyło potencjalnych źródeł finansowania. Przekonamy się, czy chcieć to móc. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na głównym placu. W porządku. No dobra. W takim razie mamy teraz porozmawiać z Radovidem. Chodźmy za Roszem w takim razie. Kim jesteś? Vernon Rosz w służbie królestwa... Stój! Coś ty za jeden. To Geralt z Rivii, o którym wam mówiłem. Ano, mówiłeś. Tylko czy aby prawdę? Co tu robicie? Was tu w ogóle nie powinno być. Radovid nas zaprosił. Dlaczego tu w ogóle jesteście? To już nie wasza sprawa. Idźcie. Radovid najwyraźniej nie wierzy w pokojowe zakończenie pokojowych obrad. Jedno jest pewne. W tym mieście nikomu nie można ufać. Wow. Dużo wojska. Trzeba się zorientować w sytuacji. Najwięcej dowiemy się od tego, który postawił rycerzy przed bramą do Lockmuin. Idę do obozu Redańczyków. Jak chcesz powęszyć, to znajdziesz mnie w pobliżu siedziby Radovida. Dobrze. Okej. I czy będę miał teraz jakieś sprecyzowane działanie, gdzie muszę się udać, czy coś? Znaczy musimy za Roszem podążać, okej. W imię Temerii. Nazwa questa już mówi wszystko, że to prawdopodobnie końcówka jest gry. Chodźmy. Mieliśmy pogadać z Radovidem, a teraz iść za Roszem. No ale dobra. Coś mi się wydaje, że jeszcze kilka solidnych, niezłych, epickich questów nam się szykuje tutaj. W ostatnim, chyba w ostatniej lokacji. Naprawdę to podkreślam, bo nie jestem pewien, czy to jest koniec gry, czy jeszcze nie. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Ja. Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gaduła. Aha, dobra. Musimy po prostu ich zabić teraz jeszcze, okej. Żeby nie było po prostu zbyt prosto. Jak widać, nie mogło się tutaj wszystko skończyć pokojowo, bo by było zbyt prosto. Gwen?
Zajmiemy się tym kolesiem teraz. Bo czy ja atakuję go dobrym mieczem? Mam nadzieję, że tak i chyba powinienem. To nie codzienna sytuacja dla tych ludzi. Podobnie się z nim walczy trochę jak z Deathmoldem. Uciekaj, Geralt, bo zaraz umrzesz. Wow, było blisko. Dobra. Akcję bym sobie wziął. O, fajnie, jeszcze przejście zablokuję. Ej, ale walcz! Kurde, nie zadziałało. Za słabe, czy co? Uciekaj. Demon, ciężko to będzie rozegrać. I to bardzo. Przez okno chciałem wejść. No, uleczył się świetnie. Mamy tak naprawdę podążać za Roszem, no. Idą. Dobra. Świetnie swojego trafił. Kurde. Zabiją. W ogóle wigor mi się nie regeneruje absolutnie. A jak to jest z poziomem? A, 3 talenty mam do rozdania. Fajnie. Fajnie, że o tym się teraz dopiero dowiedziałem. Kurczę, żeby ten X wcisnąć i móc już to wykorzystać. Dobra, maga zabije, bo to on tutaj stwarza nie jedyne zagrożenie. Aha. Jakby Gwen, tak? No to ja też rzucę, też mam jakby coś takiego jak Gwen. Tarczę. No i co? Zaskoczyłeś. Zaskoczyło cię to, co? Tyle zdrowia, że schodzę na jedno dobre trafienie. Chcę go zabić. No i to mnie zgubiło, że się rzucałem na to ostatnie trafienie. Cholera. Dobra, a to mi się podoba. Fajna, trudna, taktyczna walka. W ogóle bardzo mi się podoba też ich pancerze, najbardziej tego kolesia z prawej. Takie jakby ze skrzydłami, przychylami takimi czerwonymi. Okej, zobaczymy. Czy ja muszę iść w ogóle tą ścieżką? Bo ja tak naprawdę podążam za Roszem, no. Nie wiem, zobaczymy. On jest tutaj, idzie sobie spokojnie. No Rosz, prowadź. Mogę przejść tędy sobie w ogóle? Tak, żeby oni się w ogóle nie zorientowali. Ale jaja, mogę tak przejść. Okej, okay. Nieźle. Ominąłem walkę. Rosz, co ty robisz? Gdzie mam iść? No prowadź mnie, człowieku. Podążać za nim, a on chodzi za mną, no. No, nareszcie się ogarnął, chyba. Mam nadzieję. Tak, ogarnął się. Dobra, wejdźmy do góry. I dobra, słuchajcie, ja w tym momencie zablokuję Rosza. Będę kończyć materiał w tym miejscu. Zachęcam was do oglądania następnego odcinka. Dzięki za uwagę, cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymaj się teraz, cześć.